Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo króciutki. Będzie on na temat naprawy rejestratora firmy Zoom H4N. Jest to bardzo fajny rejestrator. Mam wersję, model niższy w zasadzie, czyli H2N. Udało mi się na giełdzie kupić za naprawdę bardzo niewielkie pieniądze rejestrator Zoom H4N. Jak zapytałem się, w jakim on jest stanie, to usłyszałem, że on po prostu włącza się i tyle, tak? Nie sądzę, żeby ktoś włączył rejestrator, który kosztuje powiedzmy około 1000 zł, chciał go sprzedać tam powiedzmy za 200-300 zł i mówił, że wie tylko, że się włącza, więc wiedziałem, że coś będzie raczej na rzeczy, ale stwierdziłem, że no, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc stwierdziłem, że kupię sobie Zooma H4N i zobaczymy, co go będzie raczej bolało. Przychodzę do domu, oczywiście Zoom się włącza, tak? I okazuje się, że dźwięk mniej więcej brzmi tak, jak teraz to zapewne usłyszycie, bo Wam wrzucę nagrania, które wcześniej nie nagrałem, które brzmią dokładnie tak. 1, 2, 3, 5. Po chwili zauważyłem, że po prostu nie działa tak jakby jeden kanał, a rzecz, która mnie jak gdyby zaintrygowała, to to, że w trakcie tego szumienia na tym jednym kanale ikonka od mic, tutaj widzicie, jest mic jako input, ona po prostu mruga, tak jakby coś zwierało, jakby coś załączało, rozłączało, jakieś ruchy takie wstrząsowe, delikatne jakby na to działały. Więc wykluczyłem mikrofon raczej, bo to rodzaj trzasku nie jest typowo mikrofonowy. Ewentualnie mogło coś z preampem się jakimś stać czy coś, ale moi drodzy, rozkminiłem, że bardzo podobny przypadek mieliśmy w Makicie kiedyś, jak Wam pokazywałem, jak naprawić radio Makity. Koło siebie miałem słuchawki Kosa z jackiem 3,5 mm. Stwierdziłem, że nie szkodzi mi w external mic, tutaj mamy podpięcie external mic, włożyć słuchawki, tak naprawdę. Włożyłem, wyjąłem. Na dowód tego, moi drodzy, że działa, dźwięk, który w tym momencie słyszycie, jest właśnie z tego Zooma. Oczywiście będzie troszeczkę wiało, przydałbym się, by do niego deadcat, nie wiem, czy z H2N mi podejdzie, no ale jak słyszycie, rekorder działa. Cała naprawa to była bardzo powierzchowna analiza, bez odkręcania żadnej śrubki i jak gdyby no, taka zdrowa logika, powiązanie faktów troszeczkę, bo tak jak mówię, bardzo podobna awaria, znaczy podobna, no, podobnie ona może nie brzmiała, ale podobnie wyglądała w tym filmie, co nagrałem Wam ze 4 lata temu na temat radia Makity. W zasadzie tutaj stało się to samo. A co się dokładnie stało? Blaszki się po prostu gdzieś zwierały. Ktoś wyciągając, wypinając mikrofon stamtąd, w jakiś sposób te blaszki się odgięły, może gniazdo jack było uszkodzone czy coś. I one po prostu robiły zwarcie. Zwierały się co chwilę. I one tak w zasadzie iskrzyły delikatnie. Znaczy nie iskrzyły, to jest złe słowo, ale wiecie o co mi chodzi. Był taki styk zepsuty, więc naprawa tego była, wydaje mi się, dosyć prosta. Pieniądze, które zainwestowałem, raczej były tego warte. Tak naprawdę co, swojego H2N-a będę musiał sprzedać, pewnie kiedyś go wystawię, chyba że ktoś z Was się do mnie teraz odezwie, to może go już sprzedam. No bo nie potrzebuję, wziąłem H4N-kę. Ona jest mi o tyle fajniejsza, że mamy tutaj dwa porty XLR jeszcze dodatkowo. W moim przypadku te cztery kanały będą wykorzystane, w zasadzie trzy kanały. Chyba że, no dobra, możemy ich cztery powiedzieć. Wcześniej oczywiście też sprawdzałem sobie, że mówię, no jak jeden kanał nie działa, no to jeden zawsze będę miał działający, bo tam chyba prawy mi nie działał, co Wam pokazałem w tym filmiku. Ale tak jak mówię, naprawa czysto logiczna, banalnie prosta. Rozkminienie tego, co się mogło stać, zajęło mi jakieś, no, troszeczkę mi zajęło, powiedzmy tam około, nie wiem, może 10 minut, bo pierw musiałem włożyć kartę, zobaczyć, że jeden kanał się nagrywa, rozkminić, co się mogło stać, wiecie, takie troszeczkę rozkminianie, ale wrzucam Wam ten filmik jako taką solucję, niekoniecznie nawet tego przypadku, tego mikrofonu,
ale często w sprzętach audio zwarcie styków gdzieś na gnieździe jack powoduje albo kolizję, że sprzęt się nie chce włączyć, albo właśnie, że występują jakieś zakłócenia, że jeden kanał na przykład nie gra, albo tak jak w tym przypadku na mikrofonach, że, bo to było wejście mikrofonowe, że występuje no takie tego typu uszkodzenie, które słyszeliście. No, tak jak obiecałem wam, krótki film, nie przeciągam go. Jeżeli wam się podobają takie krótkie solucje, łapa w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Zapraszam was na mój drugi kanał, Kreatywny Vlog. Tam teraz się pojawia co środę seria o broni palnej, recenzje różnych broni i tego typu rzeczy. W piątki o 20:30 live'y są. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego odcinka. Cześć i czołem. Hej!